Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań-odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od Piotrka. Pytanie dotyczy tego, jak rozwinąć w sobie świadomość do takiego poziomu, żeby we wszystkim dostrzegać jedność. Także jeżeli interesuje Was to zagadnienie i bardzo rozbudowana oraz zaawansowana wypowiedź, zostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania. Damiano, mam sprawę ważną, mianowicie jak odzyskać świadomość jedności z postrzeganiem wszystkiego jako siebie. Pozwoliłem sobie tutaj doprecyzować to pytanie, ponieważ Piotrek pyta o tym, jak odzyskać. Piotrek pyta o to, jak odzyskać świadomość jedności. Ja raczej skupiałbym się na tym, jak rozpoznać tą świadomość i jak rozwinąć swój poziom świadomości, czyli stopień rozpoznania siebie jako świadomość do jak najwyższych poziomów, do jak najwyższych możliwych dla człowieka, tak, zdolności tego, jak możemy się rozwinąć. Przede wszystkim zacznę od tego, dlaczego warto to robić i na czym nam tak na dobrą sprawę zależy. Rozwijając własną świadomość, mam tutaj na myśli to, że wchodzimy w bezpośredni kontakt z tym, co jest prawdziwe w naszym doświadczeniu i stajemy się na maksa świadomi tego, co jest. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie wiedzy intelektualnej, zbierania idei oraz stosowania praktyk prawa przyciągania czy jakichś innych. Mam tutaj na myśli najbardziej hardkorowy, prosty i bezpośredni rozwój świadomości, jaki istnieje dla człowieka. Przede wszystkim zaczniemy sobie tutaj od prostych rzeczy. Od rozpuszczenia oporu. Pierwszą taką blokadą, jaka trzyma cię przed rozpoznaniem siebie jako świadomość i twoim własnym rozwojem, jest opór. Twój umysł stawia opór. Twoje ego stawia opór. Twoje przekonania są ograniczające. Przekonania twoich znajomych cię ograniczają. Uwarunkowania cię ograniczają. I stek bzdur, które siedzą gdzieś w twojej głowie i w tej takiej chmurze kolektywnej nieświadomości, z którą każdy z nas ma styczność na co dzień. To jest pierwsza bezpośrednia bariera, z którą masz styczność. I jest to jeden z powodów, dlaczego ludzie w ogóle zaczynają swój własny rozwój. Mianowicie ich życie jest tak ciężkie i codzienna egzystencja sprawia im taki ból i cierpienie, że mają już po prostu wszystkiego dosyć i ludzie zazwyczaj kładą wszystko na jedną kartę. Czyli po prostu puszczają wszystko, żeby się samo działo, no i wtedy znika ich opór i nagle wszystko zaczyna się układać. Więc ja bym od tego zaczął. W rozpuszczeniu oporu pomoże tobie medytacja oraz yoga, z czym ja tutaj bym bardziej skupiał się na tych najprostszych, najbardziej podstawowych praktykach i robiłbym je codziennie. A jeżeli nie możesz codziennie, to jak najczęściej. Medytacja przede wszystkim z samego rana, żeby skoncentrować się i przez cały dzień mieć ten stopień uważności i umieć go utrzymywać w swoim własnym życiu. Yoga po to, abyś utrzymywał emocjonalny balans i równowagę energetyczną w swoim własnym ciele. To również jest mega istotne. I teraz, dlaczego medytacja i dlaczego yoga? Medytacja pozwala tobie oczyścić umysł oraz percepcję z przekonań oraz myśli, natrętnych myśli, pozwala tobie skoncentrować się na chwili obecnej oraz na tym, aby uzyskać większą spójność swoich uczuć, emocji oraz twojego umysłu. To jest mega przydatne, jeżeli chcesz przykładowo być szczęśliwym w życiu, chcesz być spokojnym w życiu, spełnionym na wielu płaszczyznach, chcesz rozwijać swój intelekt i w ogóle chcesz osiągnąć sukces w dowolnej dziedzinie, chcesz być kreatywny, przedsiębiorczy, chcesz mieć świetny związek z kobietą, ze swoim chłopakiem. Po prostu te wszystkie praktyki ci to ułatwią. Tutaj potrzebna jest przede wszystkim cierpliwość, zaangażowanie. No i tutaj odwołuję do moich poprzednich nagrań, tam będziecie mieli wszystkie instrukcje. Punkt numer 3 na mojej liście to jest psychodeliki, intensywne warsztaty, satsangi, vipassana. Wszystkie formy rozwoju, które sprawiają, że wychodzisz z własnej strefy komfortu oraz rozszerzasz swoje percepcje. Mógłbym tutaj dodać do tego podróżowanie, chodzenie po górach, chodzenie na spacery, odwiedzanie otwartych przestrzeni. Tutaj, jeżeli chodzi o psychodeliki, nie mam na myśli narkotyków, mam na myśli substancje, które są dosyć naturalne, tak?
Nie będę wam tutaj zdradzał szczegółów. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, dojrzały i będzie wiedział, o co chodzi, to będzie wiedział, co ma robić. To samo tyczy się intensywnych warsztatów, satsangów oraz vipassany. Polecam. To jest jak jazda bez trzymanki. Dosłownie. Punkt numer 4 na mojej liście, praktyka koncentracji. Ja zbyt dużo o koncentracji nie mówiłem w swoich nagraniach, ale koncentracja jest również mega super istotna oraz kluczowa. Dlaczego? Ponieważ twój umysł przeskakuje z wątku jednego na kolejny w czasie rzeczywistym, dosłownie tu i teraz, nie będąc zdolnym do obserwacji jednego zjawiska naraz. Skąd ja to wiem? Bo już trochę żyję na tym świecie, wiecie, i zbyt dobrze znam ludzi oraz ich umysły. Nie chcę tutaj niczego krytykować, tak, albo ani oceniać. Mówię to bardziej w takiej kwestii, wiecie, żartobliwej. Ale odwołując się do tej koncentracji, to jest mega istotny nawyk, naprawdę. Praktyka koncentracji w każdym jednym możliwym momencie twojego życia. Gdy prowadzisz samochód, gdy rozmawiasz z drugą osobą, gdy piszesz na klawiaturze, gdy oglądasz wideo, gdy siedzisz na toalecie, gdy idziesz na spacer, gdy biegniesz, gdy pracujesz, gdy robisz to, siam, to, jowam, to. Bądź skoncentrowany, nie rób dwóch rzeczy naraz. Nie jesteś robotem, jesteś człowiekiem. Koncentracja pozwoli tobie zbalansować umysł oraz ustawić go w takim punkcie zero, to znaczy w chwili, gdy twój umysł rozpozna swoją własną prawdziwą naturę, a prawdziwą naturą umysłu jest czysta świadomość. Czym jest czysta świadomość? Już robiłem na ten temat tysiące nagrań, może jeszcze w przyszłości zrobię kolejny tysiąc. Świadomość to jest pusta obecność tego, co dzieje się tu i teraz. Świadomość jest świadkiem doświadczenia, świadomość jest tobą, bez ego, bez oceny, bez etykietki, bez nazwy, bez religii, choć wszystkie religie mówią o świadomości, tym jest świadomość. No i tutaj mam jeszcze dla ciebie punkt 5, połączenie karmy jogi z bhakti jogi. Tutaj, jeżeli chodzi o utrzymywanie świadomości jedności, sprawa wygląda następująco. Wszystko jest ze sobą połączone. Już na dobrą sprawę jesteś całym kosmosem. Wszystko jest jednym. I teraz pytanie, czy ty to rozpoznajesz? Bo jeżeli to rozpoznajesz, to brawo. Jeżeli tego nie rozpoznajesz, to prawdopodobnie przeszkadza tobie twój własny umysł. Więc praktycznie wszystkie praktyki duchowe skupiają się ku temu, aby oczyścić umysł, skoncentrować go, naprostować i tyle. I bachciach, oświecenie jest na dobrą sprawę bardzo prostą rzeczą, choć mega hardkorową. Ale tak, karma yoga, na czym polega karma yoga? Popatrz na swoje życie, zobacz co masz do zrobienia, zobacz co masz do roboty, ustal swoje własne priorytety, zobacz co masz do zrobienia w swoim własnym życiu, jakie masz problemy, jakie masz wyzwania, jakie masz cele, jakie masz wartości, jakie masz marzenia, wizje, to i tamto, co czeka na ciebie w twoim własnym życiu, zobacz od czego uciekasz, zobacz czego unikasz, zobacz to wszystko w takim dużym obrazie i staw temu czoła. Tym jest w najprostszym ujęciu karma yoga. To jest po prostu zaangażowanie w życie. Wyłącz swój umysł i weź się do działania. Przede wszystkim jak wyłączysz swój umysł i rozpuścisz opór, twoje ciało oraz twoja intuicja oraz źródło twojego bycia samo spontanicznie zacznie rozwiązywać twoje problemy, ponieważ nie będziesz fiksował się na negatywnych aspektach twojego życia, a stworzysz dla siebie przestrzeń ku temu, aby mogło przyjść do ciebie coś nowego. I sprawa numer 2, bhakti yoga. Bhakti yoga to jest taka sztuka poddania się życiu. Teraz, jak już się zaangażowałeś, to musisz się poddać. No niestety, albo stety, nie przywiązuj się do efektów, nie przywiązuj się do rezultatów, nie przywiązuj się do niczego, ale też niczego się nie wypieraj. Bądź spójny na linii swoich uczuć, emocji, myśli oraz przekonań. Poświęć się czemuś większemu od siebie samego. Przykładowo rodzinie, przykładowo jakieś wartości, którą chcesz kultywować w swoim własnym życiu. Poświęć się twórczości, poświęć się nauce, poświęć się rozwojowi. Poświęć się czemuś tylko i wyłącznie po to, abyś mógł zapomnieć o samym sobie. Ponieważ gdy zapomnisz o samym sobie, i to jest takie trikowate, bo przede wszystkim przestaniesz myśleć o sobie. Przestaniesz
czepiać się wszystkiego. Przestaniesz męczyć się tym wszystkim i zadręczać i w ogóle. I odnajdziesz tą jedność, której cały czas szukasz, której pragniesz i przede wszystkim, którą cały czas już masz. Ona tu jest. Ona nigdzie nie uciekła. Cały czas. W każdym z nas. To tyle. Mojemy się pysie, jeżeli chodzi o te wideo. Mam nadzieję, że pomogłem. Tak. Sprawa jest bardzo prosta. Te wszystkie techniki, praktyki w sumie skupiają się na jednym i tym samym. Moim celem tutaj, jeżeli chodzi o projekt Find Yourself, jest pomóc wam skutecznie dojść do prawdy jak najszybciej, bezpiecznie i bezpośrednio, bez bullshitu, bez oceny, bez zbędnego marudzenia, tak abyście się nie oszukali w tym wszystkim, bo tutaj bardzo łatwo jest ugrząść w swojej własnej fantazji, oraz pomóc wam zintegrować duchowość w życiu codziennym na bardzo wysokim poziomie świadomości, życia, równowagi emocjonalnej, mentalnej oraz duchowej. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli wam się podobało, dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swój własny pozytywny przemyślunek, udostępnijcie ten film na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.